Cześć, jestem Klaudia Tokanono i już witam Was w szybkich odpowiedziach. W wyniku reakcji chemicznej opisanych równaniem termochemicznym otrzymano 5 moli tlenku azotu 2. Ustal, czy reakcja syntezy tlenku azotu 2 jest egzoenergetyczna czy endoenergetyczna. Odpowiedź uzasadni. Reakcja syntezy tlenku azotu 2 jest reakcją egzoenergetyczną, ponieważ w jej trakcie układ przekazuje energię do otoczenia, bo wychodzi nam energia z układu. A świadczy o tym ujemna wartość entalpii. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, zostawcie suba i już.